wypadałoby powiedzieć, że mam tremę, nie? Jak się okazuje, można wyskoczyć z rowu i znaleźć się w szkole artystycznej. Jest niemożliwe, żeby taki głupi serial poszedł dalej. Większość moich kolegów mówiła, czas umierać, jak oglądali Kiepskich. Jeszcze chciałem panu podziękować, że spotkałem większego debila niż sam jestem. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Andrzej Grabowski. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser. Jedna z największych ikon polskiego kina. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj z nami artysta, człowiek wielu talentów, aktor filmowy, teatralny, człowiek, którego niektórzy znają z wybitnie zagranej roli Kiepskiego, co brzmi jak absurd, ale przecież dokładnie tak było, ale myślę, że nie tylko z tej. Człowiek, który osobiście odradzał Wam zakup mojej książki o nawykach, Andrzej Grabowski. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Pana, witam wszystkich. Porozmawiamy o Pana historii, która jest bardzo ciekawa, jednocześnie szukając w tym jakiejś strategii dla naszych widzów, którzy być może będą mogli coś z tego wziąć dla siebie, bo te historie Pana są bardzo ciekawe, więc chciałem na przykład zacząć może od tego, bo w jednym z wywiadów Pan powiedział, że Pana sukces jest trochę przypadkowy, na zasadzie, że Pan się zdarzył we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Więc chciałem zapytać, czy faktycznie to tak było, czy może jednak to pomaganie szczęściu działa i możemy coś zrobić, czy aktorzy, czy nie aktorzy. Ktoś, kto chce coś zrobić, czy on powinien liczyć na łód szczęścia, czy może jest na to jednak jakiś wzór? Pomagać szczęściu należy, oczywiście, no ale trudno... Trudno myśleć, że całe życie można, całym życiem można sterować, całym życiem można kierować, całym życiem można, czy wolą swoją, czy chęcią dokonywać w życiu zmian, bo przecież, Boże drogi, no los nam spłata tak różne figle i takie różne nam daje sytuacje, których nie spodziewaliśmy się wcześniej i one są albo dla nas dobre, albo dla nas złe, albo one powodują, że my bogacimy się, nie mówię o bogactwie pieniężnym, komercyjnym, mówię o bogactwie duchowym, albo się bogacimy, albo wręcz odwrotnie, albo popadamy w złe, albo popadamy w dobre myśli, albo w złe, albo w dobre towarzystwo i tak dalej, i tak dalej, więc trudno jest mi powiedzieć, że ja kierowałem swoim życiem, czy kieruję swoim życiem. Owszem, chcę kierować, ale czy to się udaje zawsze? Nie wiadomo. Myślę, że to jest niemożliwe, bo gdyby to było możliwe, no to świat wyglądałby inaczej. No, jedni byliby wspaniałymi ludźmi, drudzy byliby wspaniałymi zbrodniarzami. Zresztą są i tacy. W Pana autobiografii wyczytałem, a może raczej wysłuchałem, że kopał Pan rowy w Alvernii, co raczej nie jest pierwszą myślą, kiedy się myśli Andrzej Grabowski. Więc chciałem zapytać, skąd taki przeskok do aktorstwa, gdzie nie wydaje się to ścieżka taka krok po kroku z rowów do filmu? No rzeczywiście, z rowu do filmu no, rzeczywiście nie jest to ścieżka prosta, ani bardzo zrozumiała dla wysłuchującego tej historii. Nie, to był przypadek znowu również. No ja zdawałem do szkoły teatralnej, zresztą też przypadkowo zdawałem do szkoły teatralnej, nie dlatego, że chciałem być aktorem, tylko że chciałem dostać się do szkoły teatralnej. Często to powtarzam. Tam było fajnie, ja ich poznałem, to towarzystwo, bo Mikołaj, mój brat, studiował wcześniej w szkole, więc ja tam się wybierałem, a to na wagary, a to... No i poznałem tych wspaniałych, te piękne dziewczyny, tych wspaniałych facetów. Mówię o Mańku Dziędzielu, o Jurku Treli. No cała masa obecnie
żyjących albo i nieżyjących niestety wspaniałych ludziach i wspaniałych aktorach. No i wobec tego postanowiłem, że ja też chcę być w tym towarzystwie, ale nie to, że ja chcę być aktorem, ja chcę być w tym towarzystwie. No i postanowiłem zdawać do szkoły teatralnej, ponieważ dostałem się dopiero na miejsca rektorskie z powodu egzaminów z teorii, bo jak głupi pisałem temat zamiast o Wyspiańskim, o którym dobrze wiedziałem, bo to był akurat rok Wyspiańskiego 69, to pisałem o tym, jaką rolę chciałbym zagrać i dlaczego, a to znałem ten temat z opowiadań mojego brata, bo on mi kiedyś opowiadał, jaką rolę chciałbym zagrać. Wobec tego nie dostałem się od razu, złożyłem podanie na miejsca rektorskie czy ministerialne, już nie pamiętam. No i miałem całe wakacje wolne, gdzie nie wiadomo było. I w Alwarnii akurat była gazyfikacja, wobec tego ja podjąłem pracę zarobkową, kopiąc rowy, byłem młodym chłopakiem silnym, wobec tego wszystko było okej. No i nawet trochę jak się dostałem do szkoły, Mikołaj przybiegł pod koniec września z wiadomością, właśnie gdy kopałem rowy, że dostałem się, to miałem taką ambiwalencję uczuć, jeżeli chodzi o to, czy to dobrze, czy to źle. Bo przecież jak kopałem rowy, to zacząłem zarabiać własne pieniądze, zacząłem zarabiać więcej od moich rodziców, zacząłem być wieczorami podejmowany przez ludzi, do których się dokopywałem, kolacyjka, no, piękne czasy, koledzy, no więc byłem taki, no jak mówię, ambiwalentny miałem uczucie, jeżeli chodzi o to, że ja mam zostać studentem, no ale zostałem. No i w ten sposób z rowu wyskoczyłem do szkoły teatralnej. Mhm. Czy wcale to kopanie rowów nie było takie złe i to, czym się straszy teraz, że jak się nie będziesz uczyć, to będziesz kopać rowy, to może to wcale nie jest tragiczny scenariusz, zwłaszcza jeśli wiązał się z gratyfikacją finansową. No wiązał się, no wtedy, 69 rok, no praca umysłowa była mniej ceniona, bardziej praca fizyczna, tym bardziej, że ona była nie etatowa, tylko wynajęta przez ludzi, do których trzeba było się dokopać tym rowem, w którym później kładli te przewody gazowe. Wobec tego to była prywatna robota, no więc prywatnie zarabiało się więcej niż tego. Ja się nie pamiętam już dokładnie, jak to było. No 69 rok, to jest 54 lata temu. Boże drogi, to jest kawał czasu. No ale rzeczywiście, no, jak się okazuje, można wyskoczyć z rowu i znaleźć się w szkole artystycznej. No to teraz idąc już w kierunku właśnie sztuki, chciałem zapytać, czy jak pan tak jest przedstawiany jako ten, który grał Ferdka Kiepskiego, czy to jest dobrze słyszeć na zasadzie tak, bo to jest ta wybitna rola, co do której nasi widzowie nie mają wątpliwości, że mało jest takich ról, żeby ktoś zagrał idiotę, ale wszyscy widzieli oglądając to, że on jest mądry. To jest niesamowita sztuka. Sam tak się nad tym zastanawiałem, jak to zrobić, żeby zagrać głupka, ale tak, żeby oni nie myśleli, że to ja jestem głupi. Więc to jest niesamowite, ale być może z kolei się panu przejadło, bo jednak w świecie aktorskim często mówi się o takiej klątwie udanej roli, która potem się za człowiekiem ciągnie, z której się nie da wyjść, że to jest ten, tak, on zagrał tego i teraz nie może zagrać kogoś innego. Trochę jak Jim Carrey, który nagle zaczął grać w dramatach i ludzie się chwilę musieli przestawić, że jak to on tutaj głupie miny wczoraj robił, a dzisiaj coś bardzo poważnego nam przekazuje. No ale Carrey jest właśnie ten, że on robił głupie miny. Znaczy ja nie chcę powiedzieć o jego aktorstwie, bardzo go cenię, tylko że co innego jest grać i robić w filmie, w serialu, w sitcomie głupie miny, a co innego jest grać głupka. Ale grać głupka, aby ten głupek był głupkiem, bo najgorsze, wie pan co jest, najgorsze jest to, jak aktor grający głupka mruga do widowni, że słuchajcie państwo, ja gram głupka, ale ja taki głupi nie jestem. Ja jestem mądrym aktorem i wtedy on jest głupkiem. Oprócz tego, że gra głupka. Więc albo się całkowicie poświęca temu, że oddaje się tej postaci i ta postać jest no, taka, jaka jest. No, taką, jaką napisano, jaką sobie aktor wymyśli, jaką aktor przedstawia i że nie ma tam tego mrugnięcia okiem do widza. Nie. Tam jest ta postać. No,
I wtedy to jest sukces tej postaci, że on rzeczywiście wydaje się być prawdziwą postacią, no, że on rzeczywiście mieszka tam, gdzie mówi, że mieszka, i że on tak się zachowuje, ma taką żonę, jaką mówi, że ma, czy ta żona się ukazuje, i ma córeczkę oraz synka takiego, jakiego ma. Oczywiście ja podczas kręcenia tego, ja przyjąłem tę rolę z myślą, że po przeczytaniu 3 pilotażowych odcinków, że w związku z tym, że to jest mój zawód, a nie hobby, co często powtarzam, no to ja wezmę zagram te 3 odcinki. To jest niemożliwe, żeby taki głupi serial poszedł dalej, no, żeby to dalej było ciągnięte i kręcone. No, myślę, że no, zarobię trochę pieniędzy, to się skończy, no i będę dalej pracował w teatrze, czy w innych propozycjach filmowych. No, a okazało się, że po tych 3 było 10, no to sobie pomyślałem, no, to jest mój zawód, a nie hobby. I wobec tego podjąłem się tych następnych 10, nie bardzo lubiąc tę postać i nie bardzo lubiąc tam grać, po czym dostaliśmy propozycję 30 odcinków. Ja sobie długo myśląc doszedłem do wniosku, że to jest mój zawód, a nie hobby. I wobec tego podjąłem się tych 30 odcinków i prawdopodobnie podczas tych 30 odcinków, czy tych pierwszych 100 odcinków, byłem nie do zniesienia na planie, ponieważ ja byłem... Już jak przyjeżdżałem tam i ubierałem te moje dresy pod koszulki i charakteryzowano mnie tak, jak wyglądałem, no to już byłem po prostu zły. Już byłem już dla make-upistek byłem nieznośny, już dla kostiumografek byłem nieznośny, dla kolegów byłem nieznośny, bo ja tego nie bardzo lubiłem. No, chciałem się z tego wyrwać, no ale kierując się zasadą, że to jest mój zawód, a nie hobby, kontynuowałem. No, jak kontynuowałem, no to w końcu, a tym bardziej, że ja wtedy wiedziałem, co zresztą dowód dawali mi moi koledzy na to, że publiczność kiepskich, widzowie kiepskich, oni na razie nie do końca rozumieją nasze intencje. To znaczy, że my kręcąc tak głupi serial, że nawarstwiając tę głupotę na głupotę, że ta głupota staje się nadgłupotą i ta nadgłupota zaczyna być mądrością, i że to jeszcze było niezrozumiałe, że wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale większość moich kolegów luminarzy kultury mówiła, czas umierać, jak oglądali kiepskich, i prawdopodobnie im się wydawało, że my na tyle jesteśmy idiotami, że dowcip na przykład, że ja mówię do paździocha, panie paździocha, zasadził panu ktoś kiedyś kopa, i tu wymieniam nazwę, prawda, tej części ciała, i jeszcze go kopię, no to jest szczyt naszych możliwości, jeżeli chodzi o dowcip. Jeżeli oni tak to traktowali, no to rzeczywiście myśmy wychodzili na idiotów w ich oczach. Dopiero po pewnym czasie publiczność oraz ci ludzie, którzy, na którym nam zależało, zaczęli myśleć, no nie, no to jest niemożliwe, że oni są takimi idiotami, że przecież coś przez to chcą pokazać. Jeżeli, tak jak Erasmus z Rotterdamu kiedyś napisał pochwałę głupoty, gdzie twierdził, że głupota rządzi światem i jeszcze na dodatek jest rodzaju żeńskiego, z czym się nie zgadzam, bo ona jest i żeńskiego, i męskiego, to i że to raczej ciągniemy, to raczej te tezę o głupocie od Erasma z Rotterdamu, a nie od faceta spod budki z piwem, który nie ma, którego interesuje właściwie tylko piwo i nic więcej. Zresztą a propos tych spod budki z piwem, to nie jest aż tak, że każdy spod budki z piwem jest po prostu, nie wiem, głupi. Opowiadała mi kiedyś pewna redaktorka z radia, że robiła wywiady właśnie z takimi ludźmi spod budki z piwem. No i jednego zapytała się, pijącego piwo na murku, czy pan pracuje? On powiedział, nie. Na co ona powiedziała, a dlaczego? Na co on odpowiedział cytatem Swertka, bo w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Na co ona zachwycona, że go zażyła, tak, powiedziała, a jakie pan ma wykształcenie? No, na co on jej odpowiedział, toreadorem jestem, proszę pani. No więc oni są po prostu czasami wybitnie inteligentnymi ludźmi, którzy wybrali taki styl życia albo ich coś do tego zmusiło.
To teraz właśnie ciągnąc ten wątek, chciałem zapytać, czy to było też ten sukces, czy to też było przekleństwo, że przez to, bo tak pan powtarza, że to był wtedy zawód, a nie hobby, ale czy warto było pod kątem hobby, na zasadzie, że to dało taką rozpoznawalność, że dzięki temu można było dostać więcej ról, na przykład typowo teatralnych, ciekawych. Czy... Nie, to się nie przekładało przez pierwsze kilka lat. To ja nie zaglądnąłem do żadnego innego filmu czy produkcji telewizyjnej, oprócz tam jakichś kabaretonów albo coś, no bo wtedy Ferdek wychodzi, to trzeba się śmiać, prawda? No bo już jest śmiesznie, jak wyszedł. Znaczy ja nie wychodziłem jako Ferdek, jako Andrzej Grabowski, ale no ej, Ferdek, cytuję ten Honora Browara. No więc to w ogóle się nie przekładało, no bo kto by chciał zatrudnić faceta, który jest Ferdkiem, szczególnie jeżeli taką popularność zdobył i ludzie utożsamiają go z postacią Ferdka i myślą, że ten Ferdek, że ten facet mieszka we Wrocławiu na ulicy Ćwiartki 3x4 na żonę Halinkę i Mariolkę i Waldusia jako dzieci. No więc to nie było wcale takie proste i takie łatwe. Podobnie jak i ta rozpoznawalność to nie była rozpoznawalność aktora, to była rozpoznawalność postaci. Więc nikt do mnie, witam panie Andrzeju, teraz mówią panie Andrzeju, bo albo się odzwyczaili, albo wiedzą, że ja tego nie znoszę, jak ktoś mówi do mnie panie Ferdku, to ja nie zwracam na niego uwagi. A jak proszą autograf, czy może panie Ferdku da pan autograf, to w najlepszym wypadku, jeżeli w ogóle się odezwę do takiego kogoś, to mówię, że Ferdek nie umie pisać. No więc, jeżeli mam dobry humor. Ale tak, no to spotykałem mnie różne historie. No, ja opowiadam to nawet w moich stand-upach. Jak jeden młody człowiek w restauracji hotelowej zaraz po rozpoczęciu emisji kiepskich podszedł, poprosił mnie o autograf, mówiąc, panie Andrzeju, proszę o autograf. No więc ja byłem bardzo zachwycony. No bo wtedy wszyscy do mnie, panie Ferdek, cicy uchodną na browara. No więc jeżeli on do mnie powiedział, panie Andrzeju, no to ja napisałem mu temu, dałem mu ten autograf, on uśmiechnięty wziął i powiedział, bardzo panu dziękuję. Jeszcze chciałem panu podziękować, że spotkałem większego debila niż sam jestem. No więc i on mi chciał sprawić ten komplement. Ja wtedy trochę byłem wstrząśnięty tym komplementem. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy to było rzeczywiście, nie było innej możliwości, żeby na mnie mówili inaczej niż Ferdek. Cicu, hurlu, kru. A ja tego nie bardzo lubiłem. Nawet nie to, że nie bardzo, tylko bardzo nie lubiłem. Takich sytuacji zdarzało się cała fura. Czasem byłem obojętny wobec tego, a czasem byłem wręcz bardzo niemiły i wtedy ludzie, taki miły facet w telewizji, a taki niemiły w życiu. Wtedy dopiero zauważali, że ja nie jestem Ferdkiem, tylko jestem aktorem grającym Ferdkę. Do dzisiaj się zdarzają tacy, którzy zwracają się do mnie per Ferdek. No i ja wtedy też, gdy mam naprawdę dobry humor, mówię, wie pan co, ja gram taką postać, grałem właściwie, bo już od 2 lat czy 2,5 roku nie gramy. I nie będziemy grali. No ale to w Polsacie, że tak powiem, idzie. Więc to cały czas ta postać jest jakby na bieżąco. No dziwne były to historie. Oczywiście myśmy to kręcili 22 lata, więc to się tak bardzo zmieniało. Jak ja się zmieniałem od człowieka w średnim wieku do prawie starca. A ciekawi mnie w takim razie, ogólnie telewizja, zarówno pod kątem seriali, ale i filmów, kojarzy się, jakby tak patrzeć z zewnątrz, kogoś, kto nie zna tego biznesu, nazwijmy to, kojarzy się z większymi pieniędzmi niż na przykład gra teatralna. Czy to jest taki dylemat aktora, że znaczy mi się tak wydaje, nie będąc artystą, a wręcz będąc wstrętnym ignorantem, ale wydaje mi się, że gdybym był artystą, no to bym to tak rozumiał, że co jakiś czas trzeba grać w filmach, żeby zarobić hajs i móc się realizować i dobrze bawić grając w teatrze, gdzie tego hajsu tyle nie ma. Czy to tak jest, czy to jakaś teoria, którą sobie wymyśliłem z tej części ciała, którą pan się dostał? Odpowiada temu wstrętnemu ignorantowi.
że gdybyśmy w teatrze aktorzy zarabiali, no wie pan, ja teraz grając jeszcze w teatrze dostałem podwyżkę w zeszłym miesiącu, ale do zeszłego miesiąca tak zwane na rękę dostawałem 2700 zł. Wow. To była moja pensja. Tam jeszcze płaciłem jakąś pożyczkę, no to dostałbym 2900. Plus tego normy są oczywiście, czyli że za każdy spektakl jest płacone, no ale ile można tam zagrać? No, jeżeli norma na czysto wychodzi na przykład 300 zł, no to jeżeli się gra nawet 10 spektakli, no to jest 3000, no to jest około 5000 miesięcznie. I tyle przy dobrych okolicznościach, jeżeli zagra się tyle spektakli w ciągu miesiąca, zarabiają aktorzy. Więc jeżeli jest wybór, bo gdyby aktorzy zarabiali w teatrze, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy, to mogliby mieć wybór. Nie, ja nie wezmę tego głupiego filmu, nie pójdę do tej głupiej, nie zagram tej głupiej roli w serialu, nie pójdę w ogóle do tego serialu, ja tu mam utrzymanie, nie muszę mieć Bentleya, mogę jeździć Lanosem. No więc wtedy byłoby to, ale jeżeli te zarobki w teatrze są takie, jakie są, no to każda stawka dzienna, która jest w okolicach pensji miesięcznej, no są niższe, są i wyższe, no ale niech będzie taka średnia. Dla aktora, który nie jest rozpoznawalny, no to taka, no poniżej tej średniej miesięcznej. No to sam sobie pan zdaje sprawę, że 2-3 dni w ciągu miesiąca grania w serialu, w telewizji, gdzieś coś, no to daje już to, że zamiast tego Lanosa można, no nie Bentleya, ale można sobie kupić Nobile. I to z prostu... Ja nie naśmiewam się pierwszego właściciela. Tylko od pierwszego właściciela. I ten właściciel by płakał, jest sprzedając ten Nobile. Dokładnie. Ale to chciałem, ciągnąc ten wątek, bo chciałem zapytać, czy to jest tak jednoznacznie na zasadzie, dobra, już trzeba brać te filmy po prostu, no bo trzeba się umie liczyć. Czy jednak czasem tak jest, że wow, ale fajnie, że można zagrać w tym filmie, że to ale jest... Ale oczywiście, że tak, bo przecież nie zawsze... Ja mówię o tych takich skrajnych przypadkach, ale są przecież no, większość ról... No chyba, że to jest po prostu takie statystowanie. Potrzebny jest 4 aktorów, żeby w tłumie animowali ten tłum, bo trzeba będzie krzyczeć coś, no to oni zaczną krzyczeć, no to i reszta może też zacznie krzyczeć, albo śmiać się, albo płakać. No tacy animatorzy bardziej niż aktorzy. No to jest takie, praca. Ale są przecież epizody, czy małe rulki, które, czy większe role, no bo przecież też z których ci aktorzy są dumni, którzy chcą to zagrać. No, ja sam teraz będę kręcił film, nie powiem jaki, bo teraz już nie wolno mówić na takie tematy, z którego jestem bardzo zadowolony, że będę grał tę rolę. Drugi w jakimś serialu też jestem z tej roli zadowolony. Trzeci film bardzo chciałbym dostać. I to wszystko nie jest ze względu na pieniądze. Ale są i role, których mówi, dobra, wezmę to, ale płacicie tyle i tyle. No tak to bywa. No podobnie w każdym zawodzie. Jeżeli hydraulik przyjdzie do łazienki pięknej, gdzie trzeba wymienić uszczelki i tak dalej, i wymienić tam miskę klozetową, że tak powiem, i umywalkę, a jest wszędzie czysto, ładnie, nic nie trzeba robić, no to prawdopodobnie do tej pracy zabierze się z większą ochotą, niż jak wyjdzie do zasyfionej, przepraszam za wyrażenie, łazienki zasmrodzonej, brudnej, lepkiej i koszmarnej. No i wtedy tę robotę wykonuje z mniejszą satysfakcją. No więc nie wiem, może przykład jest ale dobry przykład, no bo tak to jest, no życiowy. To chciałem teraz zapytać, może... Pan też, przepraszam, jakby pan na przykład dostał, wymyślił sobie, że weźmie pan takiego
jakiegoś menela spod tego i przyszedł taki, no, brudny, troszeczkę podśmierdujący facet. No, pan by z nim przeprowadzał wywiad, ale mniej łaskawie niż z tak eleganckim człowiekiem jak ja. Prawda? Niewątpliwie. I pachnący. No to teraz przechodząc może do kwestii takiej technicznej, bo no nie wiem, ilu nas przyszłych aktorów ogląda, ale na pewno wiele osób takich, które chciałyby umieć chociaż gdzieś tam jakichś takich społecznych umiejętności nabrać. Ciekawi mnie, jak się wyzwala w sobie emocje, zwłaszcza, że czasem tak mniemam, żeby zagrać niektóre z tych ról, które pan ma na koncie, to trzeba niesamowicie umieć w to wejść, no bo tutaj na przykład piję do tej roli ojca, którego syn został obdarty ze skóry. I teraz gdybym ja przeczytał takie coś i masz zagrać coś takiego, no to bym, nie wiem, czy bym miał na to pomysł w ogóle, jak to zrobić, żeby to było wiarygodne, żeby wejść w taką emocję, która nie jest oparta na własnym doświadczeniu szczęśliwie. Wiem. Nawet dobrze, że pan przypomniał te role. O, ładna dziewczyna idzie. Dobrze, że pan przypomniał te role, bo rzeczywiście podczas kręcenia tej sceny, kiedy pokazywałem, a tam akurat Daniel był, Daniel Orbyski, Andrzej Seweryn, pokazywali mi to, jeszcze Michał. No taka, w pomieszczeniu pokazywali mi te zdjęcia i okazuje się, że to był mój syn obdarty ze skóry. Wiedziałem, że to łatwe nie jest, no bo to myślałem, co może taki człowiek zrobić, jak może zareagować. Oczywiście rozmawiałem również z reżyserem, ustalaliśmy jakąś tam mapę drogową tego podejścia do tej sceny. Ale pamiętam, że próbując pierw, nie idąc na całość tak zwany, tylko próbując, że my zrobimy tak, tu kamera, tutaj tego, no więc przepowiadamy tekst, ja już tak próbuję cokolwiek zagrać, ale jeszcze nie na 100%, żeby uderzyć w tym jednym momencie. I to było w jakimś pomieszczeniu, a obok tego pomieszczenia cała ekipa, która tam, no i gadali, śmiali się, wrzeszczeli, coś krzyczeli. Dobrze. Ja po prostu nie wytrzymałem. Jak wypadłem z tego. Jak zacząłem, przepraszam, inwektywy im posyłać, nie oszczędzając w wulgaryzmach i mówiąc, co ja o nich sądzę i że ja, jak oni podłączają swoje reflektory, to ja nie chodzę w przerwie i nie rozłączam ich od wtyczek, a oni to robią, bo ja też pracuję, nie tylko oni, a oni teraz robią to, jakbym ja im robił, żarówki wykręcał, kable przecinał i tak dalej, bo oni mi przecinają ten kabel, jak przeszkadzają mi w tej pracy. A przecież to jest interes i ich, i mój, żeby ten film wyszedł dobrze, żeby on był dobry. A od tego, czy on jest dobry, czy on będzie zły, również zależy to, jak ja zagram taką scenę, prawda? No więc nawrzeszczałem, oni skłonili głowy, przyznali mi rację. No i wtedy dopiero było trudno. No bo już, no to graj teraz, bo masz komfortowe warunki. No i teraz ja musiałem też zagrać w tych komfortowych warunkach i pokazać, że te warunki mi pomogły, prawda? Nie wiem, jak to wyszło, ale wiem, że to była naprawdę trudna scena, którą pamiętam. Do dzisiaj podobnie zresztą, jak pamiętam taką scenę z Pitbulla, kiedy przesłuchiwałem matkę, która, jak się później okazało, zabiła swoje dziecko, utopiła w Wiśle. Prawdziwa historia. Z tych pierwszych Pitbull, odcinki pierwszego Pitbulla, i gdzie ja aktorkę, która gra, przesłuchując, żeby ją zmusić do tego, żeby się przyznała, zamykam ją w szafie pancernej. To też była niezmiernie trudna scena, no bo to ona była roztrzęsiona, ja też roztrzęsiony. No, bywają takie sceny, a bywają sceny, które gra się z olbrzymią przyjemnością. Najczęściej to jest wtedy, kiedy człowiek w trakcie grania zaczyna grać tak, jak w ogóle nie zakładał, że będzie grał. Tylko nagle mu wychodzi coś innego niż myślał, że zrobił, albo w ogóle nie myślał, jak to zagrać, co często mi się zdarzało w kiepskich
No bo przecież taki sitcom, taki serial, to jest fabryka. To nie jest robienie filmu, gdzie się przygotowywuje, gdzie jest czas na to. Nie. Tam idzie scena za sceną. Czasem nie ma czasu na to nawet, żeby pomyśleć, co ja będę robił. Jest wiele scen kiepskich, które ja teraz oglądając, czy grając wtedy, byłem może nie pełen podziwu i zachwycony samym sobą, ale byłem zdziwiony tym, jak ja to zagrałem, nie mając zielonego pojęcia, że ja tak będę to robił. No, także to nie ma, że tak powiem, zasady, która by mówiła, że należy się przygotować do sceny, albo nie należy się przygotować do sceny. Są byli reżyserzy, chyba Godard albo Buñuel, którzy dawali aktorom tekst na skrawku papieru i to nawet bez kwestii partnera, tylko odpowiedzi. Które, a oni nie wiedzieli, o co ich się zapytał aktor. Ja w końcu doszedłem do wniosku z różnych przyczyn i z tych, że to był ogrom czytania, ogrom, i było to niemożliwe, żebym ja na przykład w sitcomie w świecie według kiepskich nauczył się na przykład 20 scen, które na drugi dzień mamy grać. Nie, ja szedłem na to, że ja mam tą dobrą, krótką pamięć, bo to jest krótka pamięć, to nie jest twardy dysk, na który trzeba nagrać, na tym twardym dysku włożyć tekst całej sztuki, który trwa 2 godziny i to jest bardzo trudne, ale ta krótka pamięć, no to jest taka, że ja czytałem 2 razy przed sceną razem z kolegami, z którymi grałem, po czym szliśmy, graliśmy to i ja wracając po nagraniu tej sceny, gdyby ktoś mi się zapytał, co ja, jaką scenę zagrałem, to ja nie wiedziałem. Po prostu wywalałem to z głowy, ale musiałem to zrobić. Musiałem tak postępować, bo inaczej bym zwariował. No wyobraża pan sobie, że pan się uczy codziennie 20 stron tekstu. Znaczy, to nie są monologi, ale dialogi i tak dalej, i tak dalej. No człowiek zacząłby świrować trochę. No więc mnie udawało się to dzięki temu, że ta krótka pamięć u mnie jeszcze funkcjonuje. I ja przestałem wręcz czytać scenariusze kiepskich. Ponieważ doszedłem do wniosku, i słusznie, że przecież bohater, który, no bo te sceny nie grywa, przecież w ogóle filmu ani nie nagrywa się po kolei, od pierwsza scena do ostatniej. No, nagrywa się obiektami. No. Wchodziliśmy do kuchni, gramy kuchnię przez 4 dni i przez 4 dni jem kaszankę. Wyobrażam sobie? Albo parówki. Zimne. No. A czy w takim razie... I ja nie czytając tych scen, dobrze czasem na tym wychodziłem, bo mnie mówił reżyser, jesteś w tej scenie zadowolony, albo jesteś w tej scenie smutny. Dlaczego jestem smutny? Już nie było tego, bo postać ja miałem w sobie już, tego Fertka. Ale ja nie dążyłem, bo to aktor zawsze dąży. Puenta jest taka, o, to ja tutaj w tej scenie zagram tak, żeby w puencie było miodzio. Nie zawsze to jest dobre, bo przecież człowiek nie wie. My teraz jedziemy, nie wiem, czy jedziemy Wisłostradą, nie Wisłostradą, trasą łazienkowską zdaje się, nie pamiętam. No i przecież my nie wiemy, ja nie wiem, gdzie my skręcimy, prawda, bo nie wiem, gdzie pan skręci. A gdybym wiedział, to ja bym, no może inaczej mówił, bo zbliżamy się do radia, no, do Trójki na przykład, no i zacząłem mówić, że kiedyś w Trójka to było fajne radio, a teraz to ja już nie słucham Trójki. No, a ja nie wiem, gdzie my skręcimy. A czy w takim razie to jest... Czy to jest granie, czy to jest stawanie się rolą? Bo na przykład wspomniałem tutaj wcześniej o Jimie Carreym, bo on mi się kojarzy z tym tematem, dlatego że jak on grał rolę w Człowieku z Księżyca bodajże, no to on się tak wczuł w rolę, że on się prywatnie zaczął zachowywać tak jak człowiek, w którego on się wcielał. Na bankietach się zachowywał jak tamten człowiek, a nie już jak Jim Carrey, więc wyglądało na to, że on tak bardzo się chce w to wczuć, że on tym żyje wręcz. Że podejrzewam, że gdyby go wtedy zapytano imię, nazwisko, proszę się tu wylegitymować, to on by nie podał swojego.
Więc no już zostawiając może tego Fertka, bo przecież nie chce pan, żeby to była jedyna ani główna rola, no to gdyby pan jutro grał Stefana, jakiegoś Stefana, i w przerwie między jedną sceną a drugą ktoś by pana wylegitymował, to pan jest Stefanem, czy pan jest aktorem grającym Stefana? Nie, wie pan co, no to zależy, bo jeszcze trzeba wiedzieć o specyfice filmu, który kręci się w Ameryce za $1,000,000 na przykład, a specyfice filmu, który kręci się w Polsce. I jeżeli ja dostanę rolę Stefana, która ma 5 dni albo 10 rozrzuconych w ciągu 2 miesięcy, no to nie mam powodu być Stefanem pomiędzy tymi 10 dniami. Poza tym w Ameryce, dostając $1,000,000 za rolę, czy 2, no różnie to teraz bywa, no jest to duża różnica i aktor zwykle grający tam w filmie w Ameryce wie o tym, że zagra pół roku wcześniej, rok wcześniej. Potrzebuje być chudy, to chudnie. Potrzebuje być judoką, to chodzi na judo. Potrzebuje być bokserem, to chodzi na treningi i tak dalej. A tutaj tego nie ma. No to jest zupełnie inny. No, dlatego czasem te filmy, w większości zresztą, różnią się od filmów amerykańskich, które mają i większy budżet, a film to jest również budżet. To jest kwestia kamer, to jest kwestia ilości nakręconych dubli, to jest kwestia ilości dni, a każdy dzień to jest kupa pieniędzy. No bo co tu trzeba opłacić lokalizację, trzeba opłacić ludzi pracujących, a ta ekipa zwykle ma około, nie wiem, 50 ludzi na planie plus 30 w biurze pracujących po to, żeby ten plan mógł egzystować. No, to są kierowcy, to są operatorzy, to są skrypty, to jest cała masa ludzi, która pracuje, którą trzeba zapłacić. Wobec tego budżet też jest ważny w kinie. Chociaż niskobudżetowe filmy czasami wychodzą świetnie, notabene właśnie przykładem tego może być, mogą być piosenki o miłości nagrane w zeszłym, nie, 2 lata temu, gdzie zagrałem w tych piosenkach o miłości bardzo małym budżetem, ale wiedziałem, że ja to gram nie dla pieniędzy, tylko gram to dla roli, dlatego że było to naprawdę świetnie napisane, zresztą nie pomyliłem się, film odniósł olbrzymi sukces. Polecam go wszystkim. Piosenki o miłości. Tomek Chabowski, reżyser. Fajnie, to jest pocieszające, że małym budżetem też się da. Jednocześnie też chciałbym poruszyć ten temat, który trochę przed nagraniem poruszyliśmy. Temat, no właśnie, językowo-międzynarodowy, tak? Bo wspomniał pan tutaj o Stanach. Grał pan w paru produkcjach, czy to amerykańskiej, czy włoskiej. Nie żałuje pan trochę, że pan nie poszedł w tę stronę? Tam, gdzie ludzie mają podobne umiejętności, ale trochę inne czeki. Nie znam aktora polskiego oprócz Andrzeja Seweryna, który we Francji zrobił rzeczywiście karierę i który rzeczywiście mówi w języku francuskim nie do rozróżnienia, przynajmniej tak twierdzą ci, którzy znają język, i Francuzi, których poznałem. To właściwie polski aktor w Stanach, oprócz Modrzejewskiej, która w niemych filmach, i Poli Negri, która w niemych filmach występowała, no to właściwie, no owszem, no grają, no ale grają tam szpiegów rosyjskich, emigrantów polskich, emigrantów rosyjskich, emigrantki, mogą to być nawet większe role, ale jednorazowe, no bo filmy amerykańskie, nie w każdym występuje szpieg rosyjski i emigrant polski z Polski. No więc wobec tego tych ról nie jest tak znowu dużo. Wobec tego i te kariery są, no, nie wiem, ja 2 razy dostałem propozycję z amerykańskiej wytwórni, taki International Films, nie pamiętam dokładnie, ale no taki międzynarodowy film,
filmy z Los Angeles. W jednej się zgodziłem tej propozycji, miałem zagrać w filmie ojca tego chłopca, już wtedy nie chłopca, tylko dojrzałego młodego człowieka, który zagrał w American Beauty tego młodego faceta. Już dostałem ten tekst, już się przeraziłem, że muszę się tego nauczyć. Już się przeraziłem, że pojadę do Ameryki i będę na 2 miesiące w hotelu siedział. Ale na szczęście główna bohaterka, która z kolei sławę uzyskała po zagraniu filmu, był taki film amerykański, Efekt motyla, Butterfly Effect. I ona zrezygnowała, bo dostała inną, to i zrezygnowali z tego filmu. Ja byłem taki zadowolony z tego powodu, że udało mi się nie zagrać i nie pojechać do Ameryki. Drugi raz dostałem propozycję też do zagrania, ale wtedy już wymówiłem się tym, mimo że miałem na to czas, że nie mam czasu, bo grałem u Wojtka Smarzowskiego w Pod Nocnym Aniołem, gdzie to była rola, gdzie tam było 8 dni czy 9 dni. No, dałoby się to wszystko pogodzić, ale powiedziałem nie, dziękuję bardzo, bo mam tutaj w Polsce ważny temat do zagrania. Nie będę, nie, bo nie, no, no nie, no, no, no co ja teraz, jakbym dostał propozycję, to co ja zrobię, karierę w Ameryce, jeszcze z moją słabą znajomością angielskiego, a już amerykańskiego to już w ogóle, bo już tam facetów w Nowym Jorku już w ogóle nie rozumiem. Jeszcze Niemca, który mówi po angielsku, to zrozumiem. Szweda, co mówi po angielsku, zrozumiem, ale Amerykanina. Kiedyś Franka Sinatra tak, jak śpiewał, no bo on wyraźnie śpiewał, ale dzisiaj już nie wiem. No więc no podchodzę do tego racjonalnie. No. Poza tym, ile ja mam lat? No mam trochę, no i co, po co mi teraz jechać i co, robić karierę w Ameryce? No bez przesady. Chętnie zagram w filmie, no w Ages of the Lord, co Jurek Bogajewicz robił, grałem tam z Willem Dafoe, z Haleem Jeleem, z Bondem. No chętnie tam zagrałem, grałem po angielsku, no ale grałem to w Polsce. Chętnie zagram w filmie amerykańskim w Polsce albo 4 dni w Ameryce i wracam z powrotem. No. I jeszcze najlepiej z tłumaczem, żeby się nie denerwować i nie tego, żeby mi coach mówił, bo pamiętam jak graliśmy ten Ages of the Lord, no, tam grało kilku aktorów z Polski, między innymi właśnie ja, to mieliśmy tego coacha, który nas uczył, żebyśmy dobrze mówili po I'm American, a Willema Dafoe uczył, żeby źle mówił po amerykańsku, żeby te nasze amerykańskie języki były podobne. No więc no ale to był spokój. No Jurek Bogajewicz, Polak, który to kręcił, cała ekipa polska i tak dalej, i tak dalej. Kręciłem film w Rzymie, La Ballata dei Lavaveitri, gdzie też przez 2 miesiące siedziałem tam i kręciłem. No ale też kręciłem z polskimi aktorkami. Mówię o Agacie Buzek, mówię o... No, grało nas tam kilku. Grażyna Wolszczak. No, jakoś czułem się dobrze, ale nie wiem, czy dobrze bym się czuł sam wyrzucony wśród obcych ludzi no w obcy dla mnie świat. No bo dla mnie ten świat bliski, no to jest tutaj, no. Ta ładna dziewczyna, która przechodziła. Mógłbym do niej zagadać, a w Ameryce bym się wstydził. A czy pan uważa, bo tak analizując tę historię tego, że faktycznie tak mało tych polskich aktorów gdzieś tam się pojawia w świecie, tak bym to może górnolotnie nazwał, czy to może jakaś polska mentalność nam tutaj przeszkadzać. Piję też trochę do tego, co w autobiografii pan mówił, że gdzieś tam jakaś znajoma osoba to tak określiła, że za taką rolę Fertka, no to w Stanach to by pan helikopterem latał i to nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale też, że w ogóle byłby pan rozchwytywany, że jest taka dobrze zrobiona rola i że to się chwali, a nie gdzieś tam jak w Polsce przyklejany do tego. I tak myślę sobie o tych polskich aktorach, którzy próbują, że oni
faktycznie gdzieś w tych mediach zawsze są wyśmiewani, tak, że tam Maciej Damiński pojedzie, zagra jakąś rolę właśnie jakiegoś rosyjskiego szpiega, zaraz go tam jadą, Maciej Musiał zagra w Wiedźminach, no to główne komentarze, że o, zabili go tam w drugim odcinku, ha, ha, ha. Tak, jak to dobrze. Tak, jakaś polska artystka jedzie na Eurowizję, to zaraz, ale ona śpiewa. Tak, jedziemy wszystkich tych naszych. Tak naprawdę. Karolak do Ameryki pojechał, zagrał i jak się tutaj wszyscy cieszyli, że wycięli te jego sceny. O Jezus, jak się cieszyli. Ten Zawierucha, ten no tak, ale on tylko tam mignął w tym. No. To jest, nie wiem, ta polskie piekiełko, polska zawiść. No. Ale to już dawno, zawsze, nie wiem czy zawsze, ale ja pamiętam, ja bardzo dużo jeździłem z zespołem MW2, Młodzi Wykonawcy Muzyki Współczesnej, gdzie graliśmy sztuki napisane przez Bogusława Szefera, kompozytora, sztuki o muzyce, o kompozycji, no różne. Graliśmy to po angielsku też. No i graliśmy w różnych miejscach na świecie, szczególnie w Europie. Zawsze były tam knajpy ukraińskie, bardzo dobrze, ludzie tam, Ukraińcy przychodzili, czy rosyjskie, czy węgierskie, czy tego. Polska jak była, to było zawsze, oni mówili, no ci nasi sąsiedzi robią wszystko, żeby mi źle poszło, żeby mi się nie udało. No taka jakaś bezinteresowna zawiść, no to o czym kiedyś Młynarski śpiewał. Czyli jest coś takiego, że Polak Polakowi Polakiem. Polak Polakowi Polakiem, tak. Okej, okay, no mam nadzieję, że nasi mam widzowie... Nadzieję, że, mam nadzieję, że to się zmienia jednak, że to nie jest aż tak. No teraz ta emigracja, jeżeli jest, to ona jest jednak trochę inna niż była. No to już nie są ci przysłowiowi górale, którzy wyjechali spod Nowego Targu i spod Zakopanego i którzy tam pracując fizycznie, film świetny zresztą Szczęśliwego Nowego Jorku pokazuje nam to, jak tam bywało, pewnie nie zawsze. Ale teraz ta emigracja jest inna, to są ludzie wykształceni, to są ludzie, którzy tam są lekarzami, którzy tam są prawnikami, którzy tam pracują i są komputerowcami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc oni już są inni. No więc prawdopodobnie i ten stosunek między Polakami też się zmienia. No to teraz wracając może znowu do kwestii technicznych, bo to jest też ciekawe, dlatego że każdy pracujący umysłowo musi się ciągle czegoś uczyć, a wspomniał Pan o twardym dysku, więc zastanawia mnie to, jak to zrobić, żeby się nauczyć jednak tej dwugodzinnej sztuki. Czy to jest tylko na zasadzie no ciśniemy i w końcu wyciśniemy, czy są jednak jakieś na to magiczne sztuczki, które tutaj może zastosować albo student, albo maturzysta, albo ktoś, kto się przygotowuje do prezentacji. Ja Panu pokażę tę magiczną sztuczkę. Wyobrażam sobie, że ja tu mam tekst, prawda? I magiczna sztuczka polega na tym, że ja tutaj po czym zamykam oczy i próbuję tego. Nie, źle. I tak to trwa przez kilka tygodni, że ja tak codziennie to robię, aż w końcu nie wiadomo któregoś dnia. Nagle się okazuje, że ja nie muszę zaglądać z tego tekstu. Nauka tekstu każdego z aktorów wygląda tak samo jak nauka wierszyka, które uczą się dzieci w pierwszej, drugiej czy trzeciej klasie, no z elementarza. Dokładnie tak samo. No, nie. Ojej, no i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnych magicznych sztuczek. Jeżeli ktoś ma taką magiczną sztuczkę, to niech ją opatentuje. I ja zgadzam się teraz ze zdaniem wielu aktorów starszych, gwiazd nawet. Przede wszystkim gwiazd, którzy twierdzili, że najtrudniejszą rzeczą w aktorstwie jest nauczyć się tekstu. Bo rzeczywiście, jeżeli człowiek umie ten tekst, a ma już to doświadczenie wieloletnie, ma jeszcze ma odrobinę talentu, to naprawdę, jeżeli umie tekst, to potrafi, to naprawdę to zaczyna być przyjemność tak zwanego grania, a właściwie nie grania, tylko bycia tą postacią, w którą się wchodzi. No bo teraz ta różnica pomiędzy graniem, możemy to zauważyć, oglądając film przedwojenny, na przykład polski przedwojenny, kiedy oni grali po to, żeby pokazać, jak ładnie potrafią grać, prawda? I grali w ten sposób. No a dzisiaj to jest nie do zniesienia, chyba że ktoś chce robić parodię, pastisz, coś takiego.
A czy w takim razie, bo ciekawi mnie, jak z tego wybrnąć, gdy się tego tekstu jednak zapomni? No bo kręcąc film, no to wiadomo, są duble, można tam robić 20 razy, zwłaszcza teraz, kiedy już nie ma taśm, także można się naprawiać, poprawiać, albo nawet podejrzewam, że zmieniać się, jak trzeba i komuś przyjdzie do głowy. Wtedy jak była taśma, też trzeba było to nakręcić, bo przecież nikt nie zostawił nagrania, gdzie ojej, zapomniałem, no. Trzeba było to dokończyć. Natomiast w teatrze, no to tu już nie ma żartów, tak? Bo ten drugi człowiek odpowiada na naszą rolę, a my nagle nie znamy swojej roli. Zdarzyła się panu taka sytuacja i jak z tego wybrnąć? Ale to każdemu się zdarzyła. Każdemu się zdarza taka sytuacja. Każdemu aktorowi zdarza się, że zapomni. I to niekoniecznie jest w sztuce, którą właśnie zaczyna grać, albo na premierze, albo po premierze. Czasami ja gram sztuki czasem po 20 parę lat, no, Chory z urojenia w Teatrze Słowackiego w Krakowie, scenariusz dla trzech aktorów 30 parę lat, kwartet dla czterech aktorów 40 parę lat, które ja gram. I zdarza mi się, że zapomnę. No, pół biedy, jeżeli to jest w sztuce niepisanej wierszem, ale jeżeli ja na przykład gram teraz Spowiedź chuligana według Sergiusza Jesienina, i to jest wiersz rymowany, to jest wiersz rytmiczny. Jeżeli ja tam zapomnę, no to trzeba stworzyć nowy wers w wierszu, który się rymuje do poprzedniego zdania i wyrazu. I to jest oczywiście trudniejsze. No i to jest rzeczywiście trudne. No, co wtedy? Spokój. Tylko spokój może uratować. Udaje człowiek, że tak miało być. Udaje człowiek, że schodzi, podchodzi do kulisy, a tam sufler czy inspicjent no i odchodzi człowiek i mówi to, co trzeba było. No gorzej jest, to są anegdoty na ten temat, jest wiele anegdot o tych ludziach, którzy zapomnieli tekstu. Już nie pamiętam, jaki aktor to był, ale jakiś znany, który zapomniał, jak się jego postać nazywa w sztuce, a miał zaraz powiedzieć to nazwisko. No i w trakcie spektaklu podszedł do kolegi, który, no dajmy na to, że się nazywał Kowalski, ten aktor. Podszedł do kolegi i szeptem mu, jak ja się nazywam. No co, że Kowalski. Są różne anegdoty. No, jedna z anegdot, które takie teatralne, które ja uważam za jedną z najlepszych, była ta, jak pewien krawiec bardzo chciał coś zagrać, no i w końcu dostał rolę w teatrze. Miał wejść i krzyknąć jako posłaniec: Kniaz Władysław ciężko ranny. No i jest premiera, no i wszedł, no i krzyknął: Kniaz Władysław zabity. No, konsternacja. Tym bardziej, że Kniaz Władysław jeszcze się ukazywał w sztuce. No gdyby to nie była premiera, no to by aktorzy jakoś tam wybrnęli z tego. Zapytaliby mu się, ale aktorzy też zgłupieli, no bo premiera i oni sami zdenerwowani. I on tak postał chwilę, spostrzegł się, że chyba głupotę palną i po chwili ciszy powiedział: ale się wyliżę, i uciekł ze sceny. No więc różne były. Pamiętam tak, jak graliśmy dawno, w 70-tych latach, Sławę D'Antona, i myśmy tam, akurat Jurek Krysza grał Robespiera, Jurek Nowak grał D'Antona, a reszta ról to była taka, no, a myśmy, ja tam w ogóle grałem jakiegoś takiego, no, zresztą po roku dlatego odszedłem z Teatru Słowackiego. I kolega też, w jakiejś wziorówce braliśmy udział, i kolega, który też grał podobną postać jak ja, miał kwestię, że krzyczał na takim zgromadzeniu: chcą nas wszystkich wyrżnąć. No więc myśmy oczywiście przed tym jego kwestią zawsze mu powiedzieli: zerżnąć. No więc on przygotowany zawsze mówił: wyrżnąć. No i pewnego razu podpowiedzieliśmy: wyrżnąć. No i oczywiście kiedyś się chcą zerżnąć. No więc
Różne ciekawostki zdarzają się w teatrze, a z tą pamięcią no, są i śmieszne, i tragiczne historyjki. No, jest wiele anegdot na te tematy. No, czasami aktorzy przecież też dodają sobie jakieś tam taka słynna anegdota o Janku Kobuszewskim, że jak grał wojewodę w rodzinie Słonickiego, pewnego razu aktorka zauważyła, że ma taką nitkę tutaj na fraku. No i podeszła do niego i dodała tekst: pani wojewodo, niteczka. No i zdjęła mu tę niteczkę. On powiedział: o, bardzo pani dziękuję. No i to zawsze sobie tę nitkę kładł, żeby ona miała przyjemność zagrania w tej kwestii, bo niewiele więcej grała. No i pewnego razu po którymś tam spektaklu włożył sobie do kieszeni szpulkę nici, igłę z nitką, przeciągnął nitkę tu. No i ta nitka wystawała, wyglądała tak samo jak za każdym razem, no tylko że była na szpulce, która była w kieszeni. No i ta podeszła pani wojewodo niteczka, no i zaczęła ciągnąć mu tę nitkę. Ta nitka rozwijała się w kieszeni. No ale Janek to już wywołało no po prostu kąsy śmiech i w ogóle. No ale Janek Kołuszewski nie byłby Jankiem Kołuszewskim, gdyby nie spuentował tego. Tak długo patrzył się, jak on wyciąga tę nitkę, bo ona nie wiedziała, co zrobić, no bo ta nitka wyciągnęła i w końcu jej powiedział: łaskawa pani, pani mi całe gacie spruje. Okej. No więc w takich sytuacjach powiedział pan, że spokój nas uratuje, a to mnie w sumie prowadzi do tego pytania, o którym często mówią ludzie, o tej kwestii mówią często ludzie występujący na scenie, że trema to jest coś takiego, czego się nie da, co się najpierw chce wytępić, ale potem się człowiek orientuje, że się tak naprawdę nigdy nie da, a potem się człowiek orientuje, że w zasadzie to nawet nie warto. Czy to tak naprawdę jest, że po wielu latach grania dalej jest jakiś taki stres przed wyjściem na środek, przed ludzi, czy może jednak to już jest... Wiesz, idziemy, mam, tam śpimy spokojnie. Wypadałoby powiedzieć, że mam tremę, nie? No więc, proszę pana, olbrzymią. Nie, no oczywiście, że no co innego jest trema u aktora, który zaczyna właśnie swoją karierę i który chciałby właśnie zaistnieć i tak dalej, chciałby wypaść jak najlepiej, w związku z tym wypada gorzej. O, właśnie. Kiedyś jakoś miałem jakieś, nie wiem, już nie wiem z jakiego powodu, byłem w Filharmonii Narodowej i dostałem garderobę w garderobie Rowickiego, czyli no, wielkiego dyrygenta i tak dalej. I tam były różne, tam Toscanini coś mu napisał i tak dalej, były te portrety, różne takie myśli złote różnych wielkich muzyków tego świata. I był również wpis właśnie jego, który napisał taką radę dla młodych dyrygentów. I ta rada brzmiała tak: nie staraj się zadrygować lepiej od innych, bo zadrygujesz gorzej niż potrafisz. To się dotyczy właściwie każdego na pewno zawodu artystycznego, ale nie tylko artystycznego. Nie staraj się zagrać lepiej od innych, bo zagrasz gorzej niż potrafisz. Najgorsze dla mnie jest to, jak ja widzę na scenie człowieka, który dla tej roli odda wszystko. Wszystko odda, no i wtedy to jest, on jest nie do zniesienia. Ta lekkość, która w graniu, nie chodzi o lekkość, że jeżeli gra się tak zwane role lekko duchów, czy role, nie wiem, komediowe, bo można grać bardzo tragiczną rolę, ale nie dąć, nie... No w każdym razie, no bo wracam do tej tremy. Oczywiście, że teraz, jeżeli ja przygotowuję jakąś nową rolę, oczywiście, że mam to nie chcę powiedzieć trochę, no bo to jak można zliczyć trochę, jeżeli chodzi o tremę. No mam tremę, oczywiście, jak zaczynam nowy film i jest pierwszy dzień, bo to człowiek zwykle grywa sceny nie od początku, tylko gdzieś ze środka jakąś scenę i zwykle
tak się okazuje, że to jest jedna z ważniejszych scen. No a w filmie, jak zagrasz pierwszego dnia scenę, pierwszego twojego dnia sceny, tak musisz grać tę rolę cały czas, no bo to już nie zmienisz tego. W teatrze próbujesz, no to przez 2 miesiące próbujesz, czy przez 3, no i próbujesz tak i wybierasz tę najlepszą wersję. Według ciebie, według reżysera, która niekoniecznie jest najlepszą, no ale... Ale w każdym razie to jest twój wybór. A tutaj jest czasem przypadek, więc to jest olbrzymi stres przy graniu pierwszych scen w filmie. Bo one już rzutują na pozostałą część roli. Więc tutaj jest rzeczywiście to znane, jak to wyjdzie, czy ja utrafię, czy trafię w tę postać, czy nie. Potem jak już trafię i jest, nie wiem, któryś 8., 9., 10. dzień, to już jest zupełnie inaczej. To już człowiek wchodzi w to, bo już ma tę postać, jest w tej postaci, już ubiera ten kostium i jest. Tak jak ja przyjeżdżałem do Kiepskich, ubierałem ten zielony dres, tę różową podkoszulkę, włosy czochrałem i patrzyłem się do lustra, no ferdy, no to szedłem i tym ferdkiem byłem, mam nadzieję, że byłem, a nie grałem. Nie, no trema pozostaje zawsze do końca, tylko nie zawsze, jeżeli to się gra, no nie wiem, codziennie gram spektakl, na przykład ten sam, no to skłamałbym, gdybym powiedział, że ja mam olbrzymią tremę wychodząc na scenę. Czasem się denerwuję, bo są znajomi, bo są koledzy, bo jest ktoś, na którym mi zależy, to chciałbym zagrać lepiej, ale zwykle wtedy gram gorzej, więc należy zapominać o tym i grać zawsze tak samo. To jest taki kazus lekarza, chirurga, który chirurg najwybitniejszy nie będzie operował swoich krewnych, swojego syna, swojej żony. Nie będzie, bo za bardzo jest zdenerwowany. On to przyda komuś innemu. Mam kilku znajomych chirurgów, którzy właśnie mówią, że jeżeli im się jakaś operacja nie powiodła, albo no powiodła, ale nie tak jakby chcieli, to tylko wtedy, kiedy operowali znajomych, kiedy im bardzo zależało na tym. Najlepszy jest ten, który codziennie robi te operacje, wycina tę ślepą kiszkę. No bo on już robi to prawie z zamkniętymi oczami. Tak, to o, złał tutaj i tak dalej. No, upraszczam oczywiście, ale tak to jest. To chciałem jeszcze, zmierzając powoli do końca, zapytać o właśnie w temacie tego profesjonalizmu, tego robienia czegoś no w zasadzie na najwyższym poziomie, bo w pana biografii czy w pana życiu jest historia, która dla mnie brzmi wręcz tak makabrycznie, jakby ktoś to w ogóle z góry siedział i stwierdził, przetestujemy tego gościa, bo to, że życie nie zawsze jest łatwe, to wszyscy wiemy niestety, a że czasem jest bardzo trudne, to też. Natomiast ta historia o tym, że pan miał grać człowieka, któremu zmarł ojciec i akurat w tym czasie zmarł pan ojciec. Pan miał serię stand-upów, których nie dało się wywalić z grafiku, czyli śmiesznych wystąpień i wtedy zmarła matka, czyli zupełnie antyśmieszna rzecz. No jeszcze podczas programu na żywo w przerwie dowiedział się pan o śmierci brata. To brzmi fatalnie, w sensie to nawet ciężko w to uwierzyć, że to akurat są zawsze takie zbiegi jakby zwiększające jeszcze ogrom trudności, z którą sobie trzeba poradzić, a za każdym razem sobie pan poradził, bo za każdym razem pan wszystko, co było do zrobienia, zrobił i do tego stopnia, że nikt nawet nie zwrócił uwagi, że coś by było nie tak, więc ja pytam, jak mieć taką kontrolę nad sobą, żeby w sytuacji, które niestety, no ale wszyscy w życiu oby jak najrzadziej jednak miewamy, żeby no mieć tą, nie wiem, czy maskę, czy taką siłę wewnętrzną, żeby sobie dalej poradzić i dać radę. Wie pan, no rzeczywiście te 3 historie, które pan wymienił, no były no tragiczne. No ja byłem bardzo młodym aktorem wtedy, kiedy grałem tego człowieka, który z Iłowa w Polowaniu na kaczki, kiedy rzeczywiście podczas prób, jeszcze były próby, sceny, gdzie dostawałem od ojca listy, że gdzie ojciec pisał, przyjedź synu, bo umieram, bo bardzo źle się czuję, a ja komentowałem to, no stary znowu się wygłupia, znowu na mnie straszy, że umiera, stary, no w każdym razie bagatelizowałem to w słowach zresztą niezbyt miłych dla tego ojca. I rzeczywiście mamy mieć premierę w piątek, w poniedziałek umiera mój ojciec.
Pogrzeb jest we środę, a ja we czwartek mam próbę generalną. No i mówię, a stary znowu się wygłupia. Aha, no jeszcze dostaję telegram w tej sztuce, że ojciec zmarł. I co było najdziwniejsze, ja to jakoś przeskoczyłem bardziej. No, oddzielałem, podobnie jak i całą resztę oddzielałem tych dwóch innych przypadków równie tragicznych. Że potrafiłem to oddzielić. Za to nie potrafili oddzielić koledzy, bo jak ja mówiłem do nich, no o, stary pisze, że umiera i że tego, to oni spuszczali głowę. Spuszczali wzrok, żeby mnie nie sprawić przykrości. A ja to oddzielałem, jakoś to oddzielałem. No, to było mniej tragiczne, niż by się wydawało. Fakt był tragiczny, ale to, że ja to pamiętam też no, ostatnia historia z bratem, najstarszym moim, bardzo przeze mnie kochanym, kiedy w trakcie programu Tanie z Gwiazdami, w trakcie przerwy, poszedłem do garderoby i tam zadzwoniłem do mojej bratanicy, która się widziałem, chciała do mnie dodzwonić. Pewnie myślałem, że coś się zapyta o Tanie z Gwiazdami, a ona mówi, tata umarł. No i ja dalej zszedłem i dalej ten program szedł. To jest dziwne do wytłumaczenia, bo ktoś powie, a gruboskórny. Nie, to nie ma nic wspólnego z cienką czy grubą skórą. Taka traktowanie tego jako... No i nie wiem, no ja wiem, jak powiem, że to jest profesjonalizm, że człowiek jednak wykonuje to, bo musi. Może inni nie daliby rady, może inni by po prostu przerwali, powiedzieli nie, rozpłakali się, rozpaczali, histeryzowali. No, ja jakoś potrafiłem to jedno z drugim pogodzić, mimo że było naturalnie trudno. Myślę, że bardzo, bardzo dużo dzisiaj anegdot i jednocześnie takiej mądrości, a również kwestii technicznych pan nam, że tak powiem, kolokwialnie zapodał, więc cieszę się bardzo i mam jeszcze jedno pytanie już na szczęście bardzo takie luźne, charakterystyczne dla tego programu, żeby zakończyć już pozytywną atmosferą po tej cięższej chwili. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do pańskiego życia. Nie bardzo zrozumiałem, albo może się rozumiem. Tak, czy zdarzyło się panu coś kupić, co kosztowało maksymalnie 100, czyli nie było no, jakimś wybitnym wydatkiem, a jednak mimo tej niskiej ceny wartość za tym była duża, bo coś fajnego się w życiu dzięki temu wydarzyło, może coś zmieniło się na lepsze. Wie pan co, no, zwykle to są książki, które człowiek kupuje za no, w sumie niezbyt duże pieniądze. I po przeczytaniu tej książki jest lepszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony, wie więcej o życiu, wie więcej o świecie. Zwykle to są takie rzeczy, no bo no cóż, no, zdarzyło mi się kupić taniej kiedyś kawałek ziemi, który wzrósł wielokrotnie. Ja nie mówię, że to jakieś latyfundia były, no ale jednak coś tam to było. No ale to jest zupełnie coś innego, bo te wartości komercyjne są inaczej oceniane niż te wartości, kiedy człowiek kupi książkę za 25 zł i bo po jej przeczytaniu jest bogatszy o wartości niewymierne w pieniądzach, w wartościach tych komercyjnych. Więc myślę, że takich książek kilka mi się zdarzyło kupić. Ale kilku żałowałem, że teraz nie wiem, bo chciałem panu wręczyć moją książkę w ramach przyjęcia zaproszenia, ale trochę strach mnie obleciał. Nie, proszę nie myśleć, że ja wiedząc o tym, że pan mi da książkę, to ja teraz powiedziałem o książkę. Nie. Co prawda tak podejrzewam, bo widzę tutaj te książki leżą, to sobie myślę, no pewnie pan swoich książek nie czyta jeżdżąc samochodem. No to możemy przejść do tego momentu. Dwie książki na obydwu jestem ja. Tak, widać. Pokażę może. Mam nadzieję, że ktoś zaprzeczy w komentarzach, ale
No nie, ja zawsze, przepraszam bardzo. Nie dogadaliśmy tego zaprzeczenia. Nie dogadaliśmy, ale ja mnie zamurowało, jak pan to powiedział. Tu na obu pan jest i ja zobaczyłem. Bo jak to, na tej też? Na tej tak dobrze? Dobrze. Więc mam moją książkę 48-godzinna doba, ponieważ myślę, że często żywot aktora do tego prowadzi. No tak. Także może się przyda. Mamy też książkę naszego wydawnictwa, trochę już mądrzejszego autora niż ja. Wszystko o pieniądzach. Oficjalnie tak udajemy, że jest to książka dla nastolatków, ale tak naprawdę dorośli to czytają, żeby zrozumieć, jak działa ekonomia, więc sam to czytam, szczerze mówiąc, potajemnie przy dzieciach. Także... No bardzo dziękuję. To ja... No nie wiem, no... O, a coś jeszcze. Jeszcze mamy tablicę pamiątkową eksperta. Nie żeby można było z nią jeździć, ale próbować zawsze można. No zawsze. Bardzo dziękuję. Ekspert, wszystko o pieniądzach. Ekspert. Bardzo dziękuję. Ja w imieniu swoim, ale też przede wszystkim naszych widzów dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i za podzielenie się z nami tymi fantastycznymi historiami. O, bardzo dziękuję za ten przymiotnik dodany. Bo czy one są fantastyczne? No, nie kłamałem. No i myślę, że to jest optymalne podsumowanie. Świetnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i życzymy wam wszystkiego dobrego. Cześć.